W tym tygodniu najwięcej przeżyć, wydarzeń i emocji przeżyją raki, ponieważ w tym znaku zodiaku będzie miała miejsce pełnia księżyca i zaćmienie księżyca, i to będzie w samego Sylwestra. Raki powinny w tym tygodniu załatwiać ważne sprawy, nie ukrywać się po kątach i przede wszystkim szukać miłości i akceptacji innych ludzi. W tym tygodniu uda Wam się pogodzić z innymi, a przynajmniej zrobić coś, żeby być zauważonym. Na sylwestrowym balu na pewno będziecie mieli najlepszą kreację. Pozostałe wodne znaki zodiaku, czyli ryby i skorpiony, też mają bardzo dobrą passtę w tym tygodniu. Będziecie szukali najlepszych kreacji, najlepszych smałkołyków na Sylwestra, a przed Sylwestrem postarajcie się załatwić dużo spraw związanych z bliskimi osobami, bo w tym tygodniu dużo uda się, że tak powiem, dogadać i spotkać starych znajomych. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu mniej zajęte pracą, a bardziej życiem towarzyskim. Barany będą odnawiały stare przyjaźnie i z wieloma osobami poumawiają się na Sylwestra, potem będą miały dylemat, gdzie spędzić tą wyjątkową noc w roku. Lwy natomiast będą bardzo romansować i ten znak zodiaku może sprawić, że dużo, dużo serc będzie złamanych albo naprawionych, ponieważ właśnie lwy w tym tygodniu też mogą znaleźć miłość, szczególnie podczas Sylwestra. Strzelce natomiast będą zajmować się swoim hobby, będą bardziej relaksowo podchodzić do życia i przede wszystkim zajmą się organizowaniem idealnej imprezy. Znaki ziemskie, czyli koziorożce, byki i panny, będą załatwiać sumiennie w starym roku stare sprawy. Koziorożce szczególnie będą załatwiać wszystkie biznesy, będą zamykać sprawy finansowe i przede wszystkim będą chciały oddać wszystkim możliwie najwięcej długów lub uzyskać od kogoś pożyczone pieniądze. Im bliżej Sylwestra, koziorożce będą bardziej towarzyskie i rozluźnione i sam koniec tygodnia będzie bardzo, bardzo sympatyczny w gronie znajomych. Natomiast panny będą szukały zguby. Może to być zguba przedmiotu albo jakiejś osoby, o której dawno zapomniały i teraz sobie przypomniały. W tym tygodniu jest szansa odnaleźć to, co szukacie od dawna. Natomiast byki będą spokojnie wiodły swój żywot, spokojnie i przede wszystkim będą nastawione na dobre jedzenie, dobre spędzenie czasu i odpoczynek pod koniec roku. Znaki powietrzne natomiast, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą bardzo niezdecydowane w tym tygodniu. Nie będą wiedziały, dokąd pójść na Sylwestra, z kim się spotkać. Będzie zbyt dużo opcji, zbyt dużo wrażeń. Bliźnięta będą romansować i może nawet się zakochają w tę sylwestrową noc. Wagi będą niezdecydowane i pewnie postanowią spędzić Sylwestra po 5 minut na każdej imprezie, na którą je się zaprosi. Natomiast wodniki, jak zwykle, jeszcze do końca stycznia powinny łapać szczęście za nogi i kierować się intuicją, bo w tym tygodniu cały czas realizacja marzeń jest możliwa. Miłego tygodnia Wam życzę.